Cześć, hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem w moich rękach trzymam coś takiego. Jest to dysk zewnętrzny firmy Adata. Tutaj chciałem serdecznie podziękować za udostępnienie sprzętu do testów firmy Adata. Jest to model HD720. Dysk zewnętrzny o pojemności 1 TB. Jest to zwykły dysk talerzowy o pojemności 1 TB. Aczkolwiek ma ciekawą obudowę. Mianowicie obudowa posiada certyfikat IP68, czyli krótko mówiąc jest wodoszczelna i kurzoodporna. Zrobimy testy tego dysku, zobaczymy jak on się sprawuje w praktyce przy przesyłaniu plików, sprawdzimy sobie jego prędkości, a na koniec oczywiście sprawdzimy sobie to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli zanurzymy dysk w wodzie i ubrudzimy go porządnie, sprawdzimy potem, czy działa. Zapraszam Was gorąco na ten film. Na początek zobaczmy, jak sam dysk wygląda. Mamy kolorystykę czarno-zieloną. Jest on dostępny jeszcze w kilku innych kolorach. Akurat taki kolor trafił mi się do testów. Mamy tutaj dołączony kabelek również do transmisji danych. Jest to USB 3.0, charakterystyczny niebieski, z takim właśnie wejściem. Co do samego dysku, czarno, taki zielony. Adata, logo producenta. Tutaj takie charakterystyczne żłobienia. Nie jest to metal, nie jest to jakieś chłodzenie tego dysku, jest to po prostu taki zwykły plastik, ale charakterystyczny, wyróżniający się. Natomiast reszta obudowy jest pokryta gumą kauczukową taką, dzięki czemu nawet ten dysk jest odporny na jakieś tam upadki, tak jak pisze instrukcja obsługi, jak informuje producent. Nic takiemu dyskowi nie powinno się stać po takich uderzeniach. Jeśli chodzi o interfejs, tutaj mamy pod taką gumową klapką, mamy dostępne USB 3.0, tutaj wpinamy nasz kabelek, tutaj podłączamy dysk do komputera. Z tyłu prezentuje się to tak, shockproof, waterproof, takie informacje mamy na tej obudowie oraz mamy tutaj nalepkę z numerem seryjnym tego dysku HD720 1 TB. Tak się prezentuje ten dysk, bardzo fajny, bardzo ładny i myślę, że nasze próby przetrwa w zupełności. Sprawdzimy sobie teraz ten dysk tutaj w programie Crystal Disk Info. Dysk Adaty właściwie jest dyskiem Toshiba MQ01ABD100 o pojemności właśnie 1 TB. Numer seryjny, mamy oprogramowanie również. Rozmiar bufora to tutaj 8192 KB, prędkość 5400 obrotów. Co tutaj jeszcze mamy? Tryb transferu SATA 300. 35 godzin pracy akurat tej mojej konkretnej wersji. Tutaj temperatura i stan dobry program nam wyświetla poglądowo. No i tutaj mamy test smart, tak możemy sobie wszystko tutaj wyczytać z tego programu. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. W innym programie tutaj dla przykładu AES SSD Benchmark takie wyniki ten dysk otrzymał po kilku godzinach testów. Nie patrzmy tutaj na punkty, na wynik tego testu, bo to jest program typowo przeznaczony dla dysków SSD, ale zobaczmy na tutaj odczyty, tak? Prędkości odczytów 107,27 MB na sekundę i zapis 104,66 MB na sekundę. Tutaj 4K, czy 4K taką rozdzielczość, tutaj nie będziemy zwracać uwagi na to, gdyż jest to dysk HDD i tutaj tak. Przesyłanie takich ilości danych no naprawdę może być utrudnione dla takiego zwykłego dysku. W każdym razie ten dysk przy normalnych plikach osiąga takie teoretyczne wartości. Jak będzie tutaj w praktyce, sprawdzimy to sobie przesyłając na ten dysk duży plik. Ja tutaj sobie wybiorę coś z obrobionych przeze mnie materiałów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczmy taki przykładowy filmik, niech będzie 700 MB, kopiujemy go sobie na ten dysk, zewnętrzny i tutaj zobaczmy, działa to normalnie błyskawicznie, 107 MB na sekundę przez USB 3.0. Skopiujemy sobie jeszcze jeden jakiś plik, załóżmy 800 MB, skopiujemy sobie i zobaczmy, jaka tutaj będzie prędkość, szybkość 106 MB na sekundę. Naprawdę całkiem fajny, całkiem dobry wynik.
I oczywiście czym by były takie testy, jakbyśmy takiego dysku nie zanurzyli w wodzie. Według producenta ma być on wodoszczelny i kurzoodporny. Zobaczmy, nasz dysk wrzucamy do wody. Plum, dysk sobie leży w wodzie. Ja sobie go tu jeszcze poobracam odpowiednio. Zobaczymy, jak tą próbę wodną ten dysk przeżyje. Czy faktycznie jest taki, jak mówi producent. Czy później dostaniemy się do tych wszystkich danych, które umieściłem na tym dysku. Mamy próbę wodną. Zobaczymy, jak to wygląda. Próby tutaj skórzowej nie będę tutaj robił, dlatego że jesteśmy tutaj w studiu i ciężko by było później takie coś ogarnąć. Mamy próbę wodną, ten dysk chwilkę poleży i zobaczymy za chwilę, czy faktycznie będzie działał. I ok, wyjmujemy sobie dysk z wody, dysk sobie troszkę poleżał. Ja go tutaj sobie wytrę, wysuszę i za chwilkę go podłączymy, zobaczymy, czy będzie działał, zobaczymy, jak się sprawuje i sprawdzimy wiarygodność producenta. I teraz sobie dysk wpinam pod USB kabelkiem do mojego komputera. Zobaczymy, czy dysk nam wystartuje. No, mamy coś już pozytywnego, dźwięk z Windowsa. Przejdźmy sobie do komputera. Mamy Adata HD720. Mamy dysk widoczny tutaj w komputerze, co świadczy o tym, że do plików również się dostaniemy i możemy sobie spokojnie je wszystkie przeglądać. Czyli podsumowując, dysk przeszedł próbę wodną bezbłędnie i tutaj mogę go Wam serdecznie, gorąco polecić. I podsumowując, Adata HD720 jest urządzeniem bardzo przyzwoitym. Test wodny, urządzenie przeszło bezbłędnie, faktycznie jest wodoszczelne. Nazwijmy, nie mylmy z wodoodporne, jest wodoszczelne dzięki swojej nietuzinkowej obudowie. Również te wszystkie upadki, które tutaj prowokowałem, ten dysk przeszedł je bezbłędnie, co świadczy tylko i wyłącznie o jakości tego dysku. Mamy pojemność 1 TB, która w zupełności powinna Wam wystarczyć na jakieś tam dane, które musicie sobie skądś dokądś przenieść. Od naszej redakcji urządzenie dostaje wielką piątkę, brak zastrzeżeń jakichkolwiek do funkcjonowania tego dysku. Jedynym małym minusikiem może być to, że tutaj, gdzie wpinamy nasz kabel USB, to miejsce jest mało chronione przed dostaniem się wody. Co prawda woda się tam nie dostała, mamy jakieś tam tylko kropelki, ale to zamknięcie powinno lepiej pracować. Docisnąć niestety się go nie da. W każdym razie, jak widzieliście, dysk po zatopieniu działał, więc z pewnością możecie się nawet z nim kąpać. To wszystko ode mnie. Dzięki Wam za uwagę. Zapraszam na Facebooka. Nie bez powodu założyłem taką właśnie koszulkę. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam na stronę naszego portalu. Do następnego razu. Hej!